Przyznać trzeba, że legionowskie dzieci i młodzież są tej wiosny wyjątkowo społecznie aktywne. Po ubiegłotygodniowym Marszu Tolerancji zorganizowanym przez nauczycieli i uczniów zespołu szkół nr 3, w piątek na ulice miasta wyszły przedszkolaki. Nasz marsz powstał z inicjatywy nauczycielek, które biorą udział w programie Szkoła dla Ekorozwoju, który jest koordynowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Razem z nauczycielkami z przedszkola nr 9 wpadłyśmy na pomysł, że można by było coś zrobić więcej niż tylko dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola, żeby włączyć bardziej w nasze społeczeństwo, naszych mieszkańców, naszego miasta. Powstał więc pomysł ekologicznego marszu, w który oprócz piątki i dziewiątki włączyły się przedszkola nr 3, 6, 10, 11 i 12. W sumie pod ratuszem, gdzie odbył się finał manifestacji, spotkało się blisko 300 przedszkolaków. Marsz został zorganizowany w ramach akcji Godzina dla Ziemi. Chcieliśmy w ten sposób nie tylko zachęcić dzieci do oszczędzania energii, ale i kształtować w ten sposób ich postawy ekologiczne, ale poprzez dzieci też wpłynąć w jakiś sposób na innych, na przykład na ich rodziców, rodziny, mieszkańców miasta, pracowników nie tylko przedszkola, ale też pracowników urzędu miasta. I to się chyba udało. Kolorowy korowód przedszkolaków skandujących proekologiczne hasła i wymachujący transparentami wzbudzał zainteresowanie przechodniów. Mieszkańcy po drodze zatrzymywali się, czytali te hasła, pytali się dlaczego i gdzie i po co idziemy. Niektórzy stawali i bili nam brawo, także myślę, że było zainteresowanie duże i duża część mieszkańców wyraziła chęć przyłączenia się do tej akcji. Poproszono o to także prezydenta Legionowa. Dziękuję wam serdecznie. Tutaj wszyscy urzędnicy patrzyli, chociaż jedni tam na górze nie zgasili światła, ale myślę, że zaraz jakaś delegacja tam zwróci im uwagę na ich bardzo niedobre i niestosowne zachowanie. Jedna z nauczycielek odczytała list zawierający prośbę do prezydenta o to, żeby rozpropagował ideę ochrony środowiska wśród naszej społeczności lokalnej. Po zakończeniu całej akcji na koniec dzieci wręczyły prezydentowi zrobioną z materiałów ekologicznych ekożarówkę, żeby przypominała o naszej akcji. Organizatorzy akcji dziękują za pomoc wszystkim biorącym w niej udział przedszkolakom, referatowi marketingu Urzędu Miasta oraz legionowskiej policji i Straży Miejskiej.